przyniosła tą bułeczkę. Odtworzenie starych zwyczajów dożynkowych przez zespół regionalny Magurzanie było jednym z punktów programu dożynek powiatu żywieckiego, które w tym roku były także dożynkami diecezji bielsko-żywieckiej. W amfiteatrze pod Grojcem ksiądz biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, odprawił mszę świętą dziękczynną za tegoroczne zbiory. Potem odbyła się część wieńcowa przygotowana przez zespół Magurzanie. Dożynki zajmują ważne miejsce w kalendarzu imprez powiatu żywieckiego. No, myślę, że ważne święto też dla diecezji, która co roku dożynki diecezjalno-powiatowe robi w innym powiecie. Myśmy to połączyli też z corocznymi dniami powiatu, które robimy i stąd też te nagrody zasłużone dla powiatu, dla księdza biskupa Rakoczego, dla braci Golec. Jakby wplecione jest to w te dożynki diecezjalno-powiatowe. Dziękujemy za plony, a więc za Boże dary, które są owocem ludzkiego trudu, wysiłku, umiejętności, dobrej woli. Po uroczystościach dożynkowych rozmawialiśmy z laureatami Nagrody Starosty Żywieckiego. My dziękujemy w ogóle za nagrodę, którą właśnie otrzymaliśmy tutaj w tym amfiteatrze żywieckim. No jest to bardzo wielkie wyróżnienie i krótko mówiąc, jesteśmy dzisiaj bardzo szczęśliwi. Znamy się troszeczkę na rolnictwie z racji tego, że mieliśmy ponad 20 pola w domu i właściwie i kosiło się, uprawiało się, sadziło się, orało się. Wiemy, co to znaczy zbieranie stonki, także były pewne rzeczy, które no jako młodzi chłopcy no nie lubiliśmy w polu, ale no cóż, pole jest dla cierpliwych i takich, którzy są pokorni w pewnym sensie do ziemi. Ale no tak i tak, no jest to wielkie święto przede wszystkim rolnictwa, także dziękujemy im za to, że mamy dobrych polskich rolników, że mamy rolników, którzy robią naprawdę pyszne chleby, bo takich chleb jak w Polsce super, to na całym kiełbasy, świecie nie ma. Wędliny, szynki, prawda, także krótko mówiąc, w ogóle polskie jedzenie jest bardzo pyszne, to co, prawda, ziemia polska urodzi, no to później znajduje się na stołach. Chciałbym obiecać, że będziemy starali się go tak dzielić, żeby nikomu w powiecie żywieckim, mieście Żywców, go nie zabrakło. Jak dobra jest żywność wyprodukowana przez rolników na Żywiecczyźnie, można było się przekonać podczas odbywającego się w ramach dożynek powiatowego przeglądu potraw regionalnych pod nazwą Próbowacka Jodła Beskidzkiego. No wie pan, jak się tak człowiek upracuje w czasie żniw, jest ciężko, no to później troszeczkę sobie trzeba pofolgować chociażby w jedzeniu, prawda? A na drugi dzień znowu do pracy. I wszystkie kalorie, jakie człowiek spożyje, to się je później zużyje, prawda? Dokłada się jajko, wyrabia się ciasto, potem się bierze po kawałeczku, rozpłaszcza, przedtem się przygotuje farsz mięsny z mięsa czy wieprzowego, czy tam szczęcinki albo zdrobiu. Z doprawionym, robi się kuleczkę, zawija, no robi się tego kilka, wrzuca się na gorącą wodę, no i już są kostki. Tutaj panie własnoręcznie przygotowały takie potrawy, jak między innymi smalec swojski, wędlinę swojską. Miały tutaj różne nalewecki smakowite z borówek, z pigwy, z maliny, wszystko zdrowe i swojskie. Na Żywiecczyźnie produkowane są świetne miody. No jak najbardziej, z tego względu, że mamy tu bogatą florę, która pozwala uzyskać nam miody w wyjątkowych smakach i właściwościach. Przede wszystkim bardzo poszukiwany u nas w kraju miód spadziowy z lasów iglastych, a przede wszystkim z Jodły, gdzie w Polsce trudno taki miód. Jest to o specyficznym, żywicznym smaku, ciemny, wchodzący w zielony taki odcień. Wśród atrakcji tego dnia znalazło się takie spotkanie z historią. Jest to wspólna wystawa zrealizowana przez Muzeum Miejskie w Żywcu oraz Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu. I zobaczyć tutaj można no, takie dawne, starodawne narzędzia i urządzenia rolnicze. Także zanim wsiedliśmy na traktory, no to musieliśmy sobie radzić troszeczkę innymi narzędziami i troszeczkę inaczej się pomęczyć. W
Wszystkiemu towarzyszyły koncerty i pokazy. Grali grojcowianie z Wieprza i wspomniani magurzanie z Łodygowic. Odbył się także pokaz sztuk walki uczniów klasy wojskowej Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. O tegorocznych dniach powiatu żywieckiego rozmawialiśmy z Mirosławem Dziergasem. W tym roku dni powiatu żywieckiego połączyliśmy z dużą imprezą, którą od dawna nie organizowaliśmy na Żywiecczyźnie, z dożynkami diecezjalno-powiatowo-gminnymi. Myślę, że impreza spełniła swój charakter, oprócz oczywiście tej części bardzo ważnej, jaką była msza święta poświęcona rolnikom, ich rolniczemu trudowi. Dzisiaj zorganizowaliśmy dużą wystawę rolniczą, na którą składały się jakby trzy elementy. Składały się urządzenia rolnicze, te od najdawniejszych, od bronów, od pługów do tych najnowszych, płody rolne i zwierzęta hodowlane, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Wystawa rolnicza to jedno, ale przede wszystkim dzisiaj pokazaliśmy naszą kulturę ludową, naszą sztukę ludową, nasz folklor, wszystko to, co mamy najcenniejsze na ziemi żywieckiej. Muszę powiedzieć, że koła gospodyń wiejskich stanęły na wysokości zadania. Przygotowały też potrawy regionalne do degustacji, pokazując, że jadło regionalne oprócz sztuki ludowej, obok sztuki ludowej, obok folkloru, też jest taką wizytówką powiatu żywieckiego. Byli pszczelarze, którzy nas nie zawiedli, byli twórcy ludowi. Były zespoły regionalne. Nie sposób tu wymienić wszystkie instytucje, ale chciałbym podziękować w sposób szczególny w imieniu starosty żywieckiego i burmistrza wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta impreza dzisiaj cieszyła się tak ogromnym powodzeniem. I zapraszamy za rok kolejne dni powiatu, też w Amfiteatrze pod Grójcem. Dożynkowy dzień pod Grójcem w Żywcu zakończył koncert zespołu Baciary. Ja będę! 3, 2, 1.